Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na troszeczkę ciekawostek szachowych, pułapeczek, miniaturek, ruchów takich, które w debiucie mogą nastąpić i to jest kwestia wykorzystania. Oczywiście będzie to nauka w dwie strony. Jak grać, żeby spróbować przeciwnika załatwić szybko i jak grać, żeby tego unikać. Za chwilę na przykładach to wytłumaczę. No i przejdźmy na przykład do przykładu numer jeden, czyli. Debiutu skoczka, który wygląda następująco. Po E4 jest E5, skoczek F3 i czarne w tym momencie grają gońcem na C5. Jest to ruch prowokacyjny do tego, aby zbić pionka na E5. I powiem tak: od razu bicie skoczkiem pionka jest dobre. Jest przede wszystkim dobrym posunięciem, bo zdobywamy piona, jest to przewaga po stronie białych. Lecz czarne tutaj specjalnie zastawiły pewnego rodzaju pułapkę, tylko że ta pułapka jest bardzo niepoprawna i jest to biciem gońcem na F2. Z szachem, oddanie figury. Król tę ofiarę przyjmuje. Hetman wyjeżdża na h4 atakując tego króla. No i teraz tak, można grać na pewno tutaj dużo dobrych ruchów, to znaczy g3 jest możliwe, ale w tej pułapce król zagrał na g1. No i po tym posunięciu czarne mogłyby zbić tutaj pionka na e4 z atakiem na skoczka, tylko że skoczek mógłby uciec na f3. Ewentualnie hetman mógłby zagrać na e2 i białe yy, na pewno miałyby wygraną pozycję, przewagę materialną w każdym razie, ale czarne zostawiają pułapkę, grając posunięcie d4, licząc na pionkożerstwo ze strony przeciwnika. No i jeżeli tak się zdarzy i białe wybiją pionka na d5, no to jaki ruch trzeba wykonać, aby tutaj spróbować wygrać? Mianowicie hetman d4 z takim pięknym matem. Ja zaznaczam, że te materiały są głównie dla osób początkujących. Przejdźmy do następnego przykładu, do partii hiszpańskiej. Otóż, białe rozpoczęły ruchem E4, jest ruch E5, skoczek na F3, skoczek na C6, goniec B5 i posunięcie D6. Na co białe odpowiadają klasycznie, czyli ruch D4, walka o centrum, wiadomo, ale czarne zagrywają już troszkę inaczej niż zwykle, czyli goniec G4, właśnie zastawiając pewnego rodzaju pułapkę na pionkożerstwo ze strony. Białych. No i nastąpiło w tym przykładzie bicie na E5. Jeżeli czarne wybiją na E5, no to hetmany mogą się tutaj ładnie wymienić i wydawałoby się, że białe zdobywają pianka. No bo skoczek tutaj zbija na E5. Niestety jest to poważny błąd, poważne przewinienie. Jak to wykorzystać? Myślę, że już większość z osób wie, moi drodzy. d 1 z pięknym matem. To są takie. Typowe przykłady też, no niektórzy mogą powiedzieć, no ale po co od tego się uczyć, po co to wiedzieć. Powtarzam, jest to dla osób początkujących w ramach ciekawostki, a motywy matowe się pojawiają dosyć często i myślę, że jeszcze nie raz w naszych partiach mogą się pojawić. Przejdźmy do następnego przykładu, dosyć znanego w gambicie Froma. Jeżeli białe rozpoczną ruchem F4, to bardzo często możemy odpowiedzieć ruchem E5. I tak nie zdziwmy się takiemu posunięciu, gdyż oddajemy pionka, i tutaj białe często tego pionka biorą na E5, i my możemy zagrać posunięcie D6. Ruch D6 jest ruchem jak najbardziej dobrym, klasycznym. Tu pionek może zostać zbity, i goniec wybija na D6. W tym przykładzie skoczek wychodzi sobie na F3 i możemy zagrać dosyć sprytne posunięcie. Mianowicie posunięcie G5. G5 jest ruchem, który prowokuje tutaj do zagrania G4 i odpędzenie tego skoczka, bo przykładowo jakiś taki wykonam sobie ruch typu skoczek na C3, to zagrywam sobie G4, jeżeli skoczek na przykład pójdzie na D4, to my możemy zagrać Hetmanem na H4 i partia się już w zasadzie kończy. Żeby ładnie to wykończyć jeszcze tak dla oka, to po ruchu G3 nawet można zbić hetmanem tego pionka po wybiciu. Goniec zbija z pięknym matem, ale nie o głównie to, to, tę pułapkę chodziło, tylko że w tym posunięciu, jak białe zagrają h a tak się może też zdarzyć, to mamy pięknego mata na polu g3. Przejdźmy do kolejnego przykładu. W obronie sycylijskiej również istnieje dużo pułapek. Jedna z nich wygląda następująco. Posunięcie E4, skoczek, skoczek chciałby ruszyć na C5, ale wylądował pionek. Skoczek na F3, posunięcie, skoczek na C6. D4 klasycznie, atak w centrum. Tutaj czarne wybijają pionka, skoczek wybija pionka. Ruch E5 jest, jest to taki ruch możliwy w obronie sycylijskiej jak najbardziej. Skoczek zagrywa sobie na F5. No i oczywiście, tutaj w tym momencie można grać bardzo dużo normalnych posunięć pod tytułem D5. Zobaczcie, że tutaj możemy gońcem tego skoczka podważać, więc jest dobrze. Skoczek może zagrać na F6, można grać naprawdę dużo normalnych posunięć, ale jak czarne się nieco pomylą i zagrają skoczkiem na E7 z próbą wymiany tego skoczka, to następuje tutaj niestety szybka egzekucja. Myślę, że znajdziemy ten ruch. Jest to oczywiście skoczek D6 MAT. Bardzo typowy MAT w obronie sycylijskiej, ale też nie tylko w obronie sycylijskiej, zdarza się w obronie karokan, ale do tego na pewno jeszcze wrócimy. No i ostatnia, piąta tutaj taka miniaturka pułapka wygląda następująco w gambicie centralnym: E4, E5, D4. W ten sposób, tutaj, białe bardzo szybko atakują centrum, i po wybiciu na d4, skoczek zagrywa sobie na f3. Można przejść oczywiście tutaj do wielu różnych też debiutów, na przykład skoczek c6 i zagranie goniec c4 da nam gambit skoczki. Aczkolwiek tutaj, czarne mogą się pokusić o obronę pionka na d4, co nie jest do końca dobrym rozwiązaniem, z tego względu, że białe bardzo szybko mogą rozwinąć figury i wykorzystać właśnie. Tę siłę tych figur w debiucie. Po ruchu goniec c4, skoczek może zagrać na f6, na co tutaj białe odpowiadają bardzo szybko i grają ruch e5, żeby tego skoczka gonić. Ja sobie zdaję sprawę, że jest dużo po drodze innych lepszych zagrań, oczywiście czarnymi. No ale. Tu sobie tylko patrzymy, właśnie na, na to w ramach ciekawostek i takich różnych motywów, jak wykorzystać błędy przeciwnika. Skoczek może zagrać teraz na G4, i na co teraz białe mogą odpowiedzieć bardzo silnym zagraniem, bardzo dobrym zagraniem, mianowicie. Goniec na f7. Typowe uderzenie właśnie w obóz króla. Król oczywiście tę ofiarę przyjmuje, na co białe odpowiadają skoczek na g5 z szachem. Ten biedny król musi uciekać. No przypuszczam, że do rogu można też oczywiście królem uciec do do tej początkowej pozycji, ale tak jak już wspomniałem, posunięcia są tutaj w tej pułapce tak wymyślone, żeby troszeczkę też nieco zachęcić do takiego abstrakcyjnego myślenia. To znaczy wyjścia troszeczkę poza schematy. W każdym razie to są tylko przykłady i w tym momencie hetman oczywiście może tego skoczka zbić. Na co czarne mogą odpowiedzieć ruchem d5 i bardzo sprytnie tutaj ten hetman jest atakowany i hetman może ruszyć na f3 z groźbą dania mata na f7. Dobro Obroną tutaj, no dobrą obroną, ciężko stwierdzić, gdzie tu jest dobra obrona, bo po Hetman E8 mata nie będzie, ale byśmy mogli uderzyć pionka tutaj na D6. W tym przykładzie, jeśli Hetman zagra na D7, broni i F7 i D5, ale w tym momencie białe mogą popisać się świetnym zagraniem. Proponuję również znaleźć sobie tutaj opcję i rozwiązanie. Jest to ruch. E6. Posunięcie E6 wygania Hetmana. Jeżeli Hetman na przykład zagra na E7, no to kończymy partię pod tytułem Hetman F7 szach. Hetman bije. Pionek bije. Z matem. No, moi drodzy, to jest takich pięć takich króciutkich miniaturek, ciekawostek, pułapek. Dajcie znać w komentarzu, czy taka seria Was interesuje, bo mam przygotowanych jeszcze dużo, dużo ciekawych przykładów. A tymczasem pozdrawiam Was serdecznie. Łapkujcie w górę, zawsze zasięgi się przydadzą. Dzięki, cześć.